Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle niezmiernie się cieszę, że możemy razem słuchać Pana Boga. Bardzo się zawsze cieszę, dlatego że jest to dla nas szansa wzajemnego wzmacniania się, wzajemnego pocieszania i naprostowywania naszego myślenia. Przede wszystkim dlatego, że tworzymy jeden kościół zogniskowany na osobie Boga, że wiemy, i to też dzisiaj autor natchniony drugiego listu świętego Piotra nam powtórzy, że poznawanie Boga jest tutaj bardzo istotne, dlatego że nie tylko przekierowuje naszą uwagę ciągle na Niego, ale także weryfikuje nasze poglądy i sprawia, że możemy takim odnowionym, oczyszczonym sercem, umysłem przylgnąć do Niego, zafascynować się na nowo, dać się Jemu pociągnąć. Prośmy Go więc, żeby nas poprowadził przez te czytania, które są przed nami, żebyśmy zogniskowali uwagę na Nim, na Jego funkcjonowaniu. Boga oczywiście. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, który ofiarowujesz nam w swoim Duchu święty tekst po to, żebyśmy spotkali Ciebie, żebyśmy mogli rozpoznać Twoje oblicze w naszej codzienności, w działaniu, w świecie, w relacjach, w nas. Proszę Cię, daj nam doświadczyć dzisiaj Ciebie jako Boga działającego, Boga żywego, Boga pełnego dynamiki i poprowadź nas w naszym życiu, we wszystkich sytuacjach, w których znajdujemy się. Prosimy o to Ciebie, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj przed nami, tak jak to już zaanonsowałam, w pierwszym czytaniu fragment z drugiego listu świętego Piotra. Najmilsi, oczekujecie, i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście, dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Jemu chwała teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Mamy do czynienia z tekstem, którego autorstwo jest późne. Jest to jedno z najmłodszych pism Nowego Testamentu, aczkolwiek przypisane świętemu Piotrowi, to wydaje się, że nie wyszło spod jego bezpośredniej ręki. Fragment, który mamy dzisiaj, dotyczy znamiennych dla tego pisma tematów przyjścia Boga. I tu warto, żebyśmy rozpisali sobie to przyjście Pana Boga na dwa zagadnienia. Pierwsze, paruzja, czyli ponowne przyjście Jezusa w ciele tutaj na nasz świat. Drugie przyjście to przychodzenie Pana Boga w każdej chwili, w wydarzeniach, czyli te momenty, kiedy my odkrywamy Boga, bo generalnie Pan Bóg jest i działa cały czas, tylko my rozpoznajemy Go jako przychodzącego, z tego względu, że wielokrotnie nasza uwaga przesuwa się na inne rzeczy i odchodzimy od myślenia o Nim, dlatego Go też nie widzimy, a potem mówimy: o, Pan Bóg przyszedł. I w takiej proweniencji ten list jest też bardzo spójne z listem świętego Judy, ponieważ oba przestrzegają, mają też wspólne teksty, oba przestrzegają przed daniem się zwieść, czyli zmanipulować. I tu warto, żebyśmy zwrócili uwagę na fakt, że
Najpierw jest ta ciekawa wzmianka, że czekamy i zależy nam, żeby Pan Bóg, żebyśmy szybko jakby byli z Bogiem, tak? Żebyśmy doświadczali Jego namacalnie. Kontekst gwiazd, które się rozsypują w ogniu, czy nieba, które idzie na zagładę, to absolutnie nie jest wizja zniszczenia naszej rzeczywistości. To jest typowo apokaliptyczny obraz, który ma nam pokazać to, co jest dalej, czyli zobrazować, że kiedy Pan Bóg wchodzi, to rzeczywistość zmienia swój kształt. Ale nie dokonuje się to na zasadzie zniszczenia, bo Pan Bóg niczego nie niszczy. On jest twórcą, on jest promotorem każdego życia. Jest tym, który je rozwija, a nie tym, który je gasi. W związku z czym mamy do czynienia ze zmianą rzeczywistości, czyli z tym, co destrukcyjne, ze zmianą tego, co destrukcyjne, z usunięciem tego, z usunięciem zła, usunięciem wszelkiego braku i stworzeniem przez Pana Boga nowego nieba i nowej ziemi. I tu kolejna rzecz, to nie chodzi o to, że nagle jak na dywanie Aladyna nam spadnie z nieba nowa rzeczywistość. To określenie nowej rzeczywistości wprowadzone jest przez autora natchnionego za pomocą greckiego słowa kainos i ono jest odróżnione od neos. Oba oznaczają nowość, ale neos oznacza nowość chronologiczną, czyli czasową, natomiast kainos, które tu mamy, nowe, oznacza nowość ontologiczną, czyli Pan Bóg przemienia rzeczywistość, jakby od środka, po prostu odsuwa zło, likwiduje zło. I dlatego też w takiej ziemi, w takiej rzeczywistości, którą Pan Bóg przemienia i w której będziemy egzystować, mieszka sprawiedliwość, czyli mieszka Jego myślenie. Sprawiedliwość jest starotestamentalnym terminem opisującym sposób myślenia Pana Boga, sposób funkcjonowania z tym akcentem na usprawiedliwienie, na patrzenie na człowieka i na wszystko dobrej strony. Na pokazywanie człowiekowi wyzwolenia, które Pan Bóg daje. I dlatego też jesteśmy zachęcani, żebyśmy czekając przyspieszali nasze bycie w czystości, tak? W takiej bez skazy. I teraz co to znaczy? Żeby nam zależało, żeby iść w kierunku życia, a nie w kierunku śmierci. W myśleniu semickim nieczystość to nie jest kwestia moralności. Nieczystość to jest ukierunkowanie się na rzeczywistość, w której nie ma Boga, więc nie ma życia. I wszelkiego rodzaju wejścia w sferę braku życia, czyli destrukcji, były, czy jakby owocowały w człowieku nieczystością. Chciałam powiedzieć, że były nazywane, ale one owocowały w człowieku nieczystością, czy jakby tym wchodzeniem w sferę śmierci. W związku z tym następowało oczyszczenie i Żydzi przychodzili do świątyni, żeby je oczyścić z nieczystości. Tak samo trąd był postrzegany jako element nieczystości z racji, że z racji tych koneksji z brakiem życia. Więc jeżeli tak przyspieszamy i nam na Bogu zależy, no to dbajmy o to, żebyśmy szli w kierunku życia, a makrotymię Pana Boga, czyli tą dalekowzroczność. Ja bardzo lubię to określenie, to jest jakby nie tyle cierpliwość, bo cierpliwość konotujemy często na zasadzie takiej ostentacyjnego powstrzymania się od reakcji ze względu na czyjąś głupotę. Tu chodzi o takie oddalanie, czyli takie szerokie, dalekie myślenie Pana Boga, w którym On wie dalej bardziej, jak potoczy się rzeczywistość i czeka, jest dlatego, że wie, że do Niego przyjdziemy. Tak wie, że jak to się wszystko dokona i dlatego uznajmy to Jego dalekomyślność, o, chyba tego słowa mi brakowało, za zbawienną, soterian, stającą się zbawienną. I tutaj mamy też zaproszenie do tego dalej, aby nie dać się w związku z tym zmanipulować, nie dać się uwieść. I
tu mamy po pierwsze akcent na to, żeby mocno pilnować, dołożylibyśmy swojego myślenia, trzeźwości, refleksji i pilnować, żeby wszystkie zabiegi typu planao, czyli zwodzenie, czyli pokazywanie nam błędnie rzeczywistości, wmawianie nam, że taka jest właściwa, żeby one nas nie odwiodły od wierności Bogu, od tego oparcia, które mamy w Bogu. I autor natchniony od razu podaje remedium: wzrastajcie w łasce, czyli pozwalajcie Bogu się kochać, przyjmujcie Jego hojną miłość i niech ona będzie w was tym stymulatorem do rozwoju i wiedza, poznawajcie Boga, bo wtedy będziecie Boga i określenie Zbawiciela, czyli tego, który nas odkupił, poznawanie Go sprawi, że będziemy zupełnie inaczej funkcjonować w rzeczywistości, będziemy mieć oparcie. I przez słowa psalmu: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką, przechodzimy do Ewangelii według świętego Marka. I tutaj taka jedna uwaga. Proszę zerknąć, czy w czasie słuchania tego fragmentu, proszę zwrócić uwagę na słowo obraz. Obraz i napis. One są tutaj kluczowe. Mamy do czynienia z kontekstem płacenia podatku na podatku Cezarowi i podatku na świątynię. Podatek Cezarowi składano w monetach będących w popularnym obiegu. Podatek świątynny, żeby zapłacić, trzeba było monety wymienić na dziedzińcu świątyni ze względu na to, że te funkcjonujące w obiegu miały podobiznę cesarza, a żadnych monet z podobizną człowieka nie wolno było kłuć mentalności żydowskiej, ani składać absolutnie w świątyni. Robienie podobizny kogokolwiek było w mentalności żydowskiej zakazane. Dlatego mamy do czynienia z podłożeniem Jezusowi czegoś, na co Żydzi patrzą z obrzydzeniem, czego nie składają w świątyni, w wizerunku osób. I mamy Jezusa, który odeśle ich do pierwotnego wizerunku i pierwotnej osoby, tej pierwszej osoby, która tworzy swój wizerunek i napis. Posłuchajmy. Otworzę sobie w tekście, bo widzę, że tutaj komputer mi uciął dwa słowa. 12 rozdział według świętego Marka. Posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał, czy jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Byli pełni podziwu dla niego. I teraz myślę, że wszyscy kojarzymy, że obraz i napis na nas, na każdym z nas, który jest wyryty i niezmazywalny, to jest podobieństwo do Boga. Jezus mówi: no, teraz to, co należy do Cezara, oddajemy Cezarowi, a człowieka, który należy do Boga, oddajemy Bogu. I w tym momencie Jezus wykorzystuje tę okazję, żeby też zaprosić swoich interlokutorów do zmiany myślenia o nim jako o człowieku i w ogóle o relacjach międzyludzkich, przekierowując uwagę na to, skąd bierze się człowieczeństwo, kto je wymyślił, jakie ono jest oryginalnie. Że w tym momencie jego interlokutorzy
dokonują zniszczenia swojego człowieczeństwa przez to, że usiłują zniszczyć Jezusa. Więc na człowieczeństwie, które jest dobre, naklejają zło zamierzone po to, żeby doprowadzić do śmierci Jezusa, najpierw do złapania go na jakiejś nieuczciwości, na jakimś kłamstwie, a potem do zabicia. I paradoksalnie wstęp, który się tutaj pojawia, nie oglądasz się na osobę ludzką, jest błędny, co też Jezus im wykazuje, bo właśnie dla Jezusa osoba ludzka jest priorytetowa. I de facto nie jest to fragment o tym, czy należy płacić podatek Cezarowi, tylko fragment o tym, która rzeczywistość do kogo przynależy i jak należy się ustosunkować do tego prawa własności. Człowiek przynależy do Boga, bo Bóg go stworzył oryginalnie, wykreował, i to jest w pełni uprawomocnione słowo tutaj, jednostkowo, z atencją. I dlatego człowieka broni Bóg, przynależność do Niego, tak samo osoby Jezusa. I w kwestii jakichkolwiek nieporozumień czy awersji do osoby, drugiej osoby, to należy się najpierw udać do Boga, który jest pierwszym twórcą, pierwszym, który odpowiada, pierwszym, który stoi za człowiekiem, do którego człowiek przynależy. I warto przy tej okazji powiedzieć sobie, że podobieństwo do Boga, które zostało nam ofiarowane, ono jest niezmazywalne. Cokolwiek byśmy zrobili, nic go nie zniszczy, ono nigdy nie przestanie istnieć. Zło jest czymś, co się na tym nakleja, jest absolutnie wtórne. Dlatego kiedy ktoś nam mówi, że jesteśmy źli, to definiuje nasze postawy, czyli to, co zostało naklejone na dobro. Bo to nie jest... To nie jest oryginalne, to nie są nasze korzenie. I warto do tych korzeni wracać. I do tego dzisiaj bardzo mocno nas Jezus zaprasza. Wróć do tego, co to znaczy człowieczeństwo. Skąd jest ten obraz i napis, do kogo ty jesteś podobny. Warto do tego się odwołać. I przemyślenia faktu naszej przynależności do Pana Boga i tego pierwotnego, niezmazywalnego podobieństwa, tego przylgnięcia. No, bardzo serdecznie Państwu i sobie życzę na dzisiejszy wieczór czy dzień.